Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Drugiego Właściciela. Mamy już rok 2014, tak więc przyszedł czas na podsumowanie minionego sezonu. Zapraszam Was do oglądania. Niedługo minie dokładnie rok od opublikowania pierwszego odcinka Drugiego Właściciela. Seria została przyjęta z dużym entuzjazmem i pozytywnymi ocenami. Powodów do powstania tej serii było kilka. Chęć pokazania Wam naszej kolekcji klasyków, przybliżenie historii z nimi związanych, w tym także proces ich renowacji. Podzielenie się z Wami informacjami i poradami, podtrzymywanie w pamięci historii jednośladów oraz szerzenie grona pasjonatów. Mimo tak krótkiego okresu udało nam się wiele osiągnąć. Nasza kolekcja powiększyła się o kilka egzemplarzy motocykli i motorowerów, tym samym nieraz ratując ich od złomowania. W czerwcu ubiegłego roku braliśmy udział w wystawie motocykli zabytkowych zorganizowanej w naszej miejscowości. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Mieliśmy także okazję wystąpić w telewizji regionalnej, dzięki czemu wiadomość o nas dotarła do większego grona odbiorców. Najważniejsza jest pasja, niezależnie czego dotyczy. Pasja, którą można ocenić po efektach, a te w przypadku 14-letniego Marka Skórówki budzą szacunek. Nastolatek kolekcjonuje, naprawia i tuninguje stare motocykle i motorowery. I to z jakim efektem? W jego rękach nawet maszyny spisane już na złom odzyskują dawny blask. Ta wolność, że po prostu wsiada się i można jechać gdziekolwiek, tylko dopóki benzyny starczy. I jest wolnym się na tym, po prostu jedzie się gdzie chce, gdziekolwiek, nie ma praktycznie żadnych ograniczeń. Czynności związane z przywracaniem pojazdów do dawnej kondycji wykonywane są głównie samodzielnie. W procesie napraw wykorzystywane są części pozyskane z niekompletnych modeli, a także sklepów, aukcji internetowych i giełd. W przyszłości planujemy dalszy rozwój kanału, a także regularność emitowania odcinków. Chcielibyśmy również urozmaicić tą serię o prezentację klasyków z zewnątrz, należących do naszych przyjaciół i naszych fanów. To by było na tyle w ostatnim odcinku pierwszego sezonu Drugiego Właściciela. Zapraszam Was do oglądania minionych odcinków i do oczekiwania na przyszłe odcinki. Do zobaczenia i cześć!